Jak tam chłopy? Wstaliście już? Witam serdecznie w ten poniedziałkowy, już nie poranek, jest około godziny 10. Także lecimy z tonażem. Zmiany i jeszcze raz zmiany. Zaczynam trening FBW od dzisiaj. Lecimy serię, już tu jest seria robocza, 100 kilo, ale to jest na innym w ogóle skosie, na takim półskosie. Normalnie robię na takim skosie, nie? Teraz robię na takim, na pierwszym ząbku. Na pierwszym ząbku, o, ten skos tak wygląda. O. Jest niewielki, aczkolwiek jest ten skos. Bo muszę jakoś pod innym kątem, chcę zaatakować klatę. Także lecimy. To w sumie będzie ostatnia seria. Łączę to z bicepsem i potem lecimy dalej z dalszymi ćwiczeniami. Teraz od razu wchodzę na biceps. Bicepsa już też będzie ogólnie piąta seria. I po teraz będę wchodził po tym ćwiczeniu, po tych ćwiczeniach na barki. Tutaj odbieram. Poziomnicę trzeba wziąć, bo tu jest podłoga krzywa i ta ławeczka też ma kurwa swoje, widzimisię. Mam takie podkładki gumowe, je zawsze podkładam właśnie pod ten, pod tutaj, pod tą ławeczkę, bo ona, podłoga tu jest troszkę krzywa, to znaczy akurat tu jest akurat prosta, bo tu mierzyłem, tu akurat, tu ten kawał jest prosty, ale ławeczka jest krzywa, bo ona jest własnej roboty. Jest lekko deczko, gdzieś tam jest troszkę, wiecie, centymetr, dwa niżej i po prostu podkładam takie gumowe podkładki i wtedy patrzę poziomnicą, że jest ok, no to wtedy działam, nie? Dobra, lecimy barki, wyciskanie będzie handli. Oh.
wyciskanie hantli. Ale jeszcze miałem w planach zrobić jedno ćwiczenie na klatkę. A mianowicie chciałem robić hantle z podłogi. Ale to zrobię sobie po tych ćwiczeniach. I teraz dorzucam triceps. Tylko że właśnie mam kurde worek założony. Tak patrzę, co tu na triceps. Dobra, to weźmiemy sztangę. Zrobię sztangę. Wyciskanie francuskie za głowę. Ogólnie nogi, trening nóg będę robił osobno. Tu będę się skupiał tylko na górze, ale FBW, wiem, że to nie będzie pełne FBW, bo powinny być też nogi, ale nogi będę robił na osobnym treningu. Po prostu nie chcę się aż tak zajeżdżać, za dużo tych ćwiczeń by było. Nogi będę na przykład robił jutro. Jutro, tak? Nogi tylko na przykład jutro z samym tam drążkiem na przykład ewentualnie. No bo mówię, dla mnie to za dużo jeszcze teraz, jeżeli bym jeszcze przysiady robić, za dużo tego. Dlatego nogi będę robił. Nogi to jest duża partia mięśniowa, także nogi będę robił sobie osobno. Dobra, lecę z tematem. Dobra chłopie, lecę piątą ostatnią serię wyciskania na barki i piątą serię wyciskania sztangi łamanej zza głowy. Tymi hantlami już dzisiaj to nie będę nic robił. I ostatnia seria wyciskania sztangi łamanej za głowy. Muszę się wytrzeć. Siedleczko spuściłem. Trzeba zrobić serię, oczywiście, brzucha. Jak już jest w sumie
ta sztanga, to sobie zrobię jeszcze na barki takie wynosy. Dawno nie robiłem. Jeszcze trochę, jak widzicie, jakieś tam kaszelki lekkie są. Ale ogólnie już jestem, można powiedzieć, zdrowy. Bo kaszel się ogólnie długo utrzymuje, nie? I chrypa. Tym bardziej, że ja dużo mówię, nagrywam te TikToki, to drę ryja. Także tak to wygląda. Dobra, lecę dalej. Dobra chłopy, lecę piątą serię wyciskania hantli. Piąta, ostatnia seria. Nie nagrywam wszystkiego, bo to za długie materiały są. Tak pokazuję wam mój trening, ćwiczenie po ćwiczeniu. Także poglądowo wiecie, jak to wygląda, omawiam ćwiczenia. Także teraz lecę piątą serię. Przepraszam. Piątą serię wyciskania hantli na ławce płaskiej w chwycie młotkowym. O, cyk. Cyk. Ruchów na tak zwaną pompę. Bo ogólnie ćwicząc na dużych ciężarach z małą ilością powtórzeń, tak naprawdę nie uzyskujemy dużej pompy. Takim treningiem budujemy masę i siłę. A pompę to się robi właśnie 12 ruchów minimum. Wtedy wchodzi na pompę. A 4 ruchy, 3, 4, 5 ruchów nie wchodzi na pompę. To są treningi takie typowo siłowo-masowe. Znaczy treningi. Powtórzenia z taką ilością powtórzeń, nie? Ćwiczenia z taką ilością powtórzeń. Dobra, teraz lecimy wznosy sztangi łamanej z przodu. Wznosy na barki, nie? Sztangi łamanej. Jest na tych wznosach miałem 50 kilo.
Jeszcze jedno ćwiczenie zostało i to będzie dociąganie sztangi, ale z obciążeniem tylko 100 kg. Lecimy z rozgrzewką.